Aleksander Doba z nagrodą Podróżnika Roku. Polski kajakarz został uhonorowany za samotne pokonanie kajakiem Oceanu Atlantyckiego i to w jego najszerszym miejscu, czyli między Lizboną a Florydą, o czym wielokrotnie już mówiliśmy w wiadomościach. Uroczystość odbierania nagrody obserwowała na miejscu, czyli w Waszyngtonie, Dorota Wysocka. Swoją wyprawą podbił serca internautów. Ponad 500 000 ludzi wzięło udział w plebiscycie i większość głosowała na niego. Tytuł Podróżnika Roku ciężko wypracował. Płynął samotnie przez ponad 6 miesięcy. Pokonał 12,5 tysiąca kilometrów. Jestem zadowolony, szczęśliwy, no i wszystko razem. Także wszystkim życzę takiej wspaniałej atmosfery i radości, która chyba ze mnie tak widać, że się cieszę. Przy nim czuję się trochę staro, bo choć jestem od niego nieco młodszy, to pewnie nie zrobiłbym tego, co on. Jest inspiracją. Ma w sobie tyle determinacji, żeby dojść do celu i podejmować odważne wyzwania, a przede wszystkim swoje cele osiąga. Walczył z falami, utracił ster, musiał naprawiać awarię na Bermudach, ale dopłynął. I wcale nie zamierza spoczywać na laurach. Przepłynął Atlantyk już dwukrotnie, teraz planuje trzecią wyprawę. Zamierza płynąć z Nowego Jorku do Lizbony. Waszyngton, Dorota Wysocka, Wiadomości.